Mitów jest oczywiście mnóstwo, ale chyba taki jeden najważniejszy, najbardziej popularny to, czy laser nie wypali oka pacjentowi. Oczywiście ja się zawsze śmieję, że to Gwiezdne Wojny nie są, ale... Kobiety zgłaszają się z takim mitem, że one na pewno po laserowej korekcji wad wzroku nie będą mogły rodzić naturalnie. Oczywiście jest to nieprawda, bo laserowa korekcja wzroku nie przeszkadza w porodzie naturalnym, w zachodzeniu, w ciąży i wszystkim, co się wiąże z macierzyństwem. Pacjenci bardzo boją się tego, że po laserowej korekcji wad wzroku nie będą mogli wykonać operacji zaćmy, jeżeli ta zaćma u nich wystąpi, czy operacji jaskry, czy innej operacji okulistycznej. Jest to nieprawda. Gdyby rzeczywiście miało miejsce coś takiego, że nie możemy wykonać żadnego zabiegu okulistycznego po laserowej korekcji wad wzroku, to laserowa korekcja wzroku by dzisiaj nie istniała. Pacjenci, którzy zgłaszają się do nas i myślą o usunięciu wady wzroku, zastanawiają się, czy zabieg boli. Oni nawet są przekonani, że zabieg boli. Nie wiem skąd ten pomysł, ale tak naprawdę podczas każdej wizyty kwalifikacyjnej muszę przekonywać i zapewniać pacjenta, że zabieg naprawdę nic nie boli. Pacjent bardzo często w ogóle nie zauważa, że już jest koniec zabiegu. W klinikach Optegra zabieg jest bezbolesny i mogę się pod tym podpisać. Nasi pacjenci, którzy przychodzą dzień po zabiegu na kontrolę, przychodzą najczęściej z takim dużym uśmiechem i mówią: o matko, ja mogę pracować, ja wcale nie musiałem brać tego L4, ja jestem zdolny do prowadzenia samochodu. Pacjenci myślą, że będą bardzo długo wyłączeni z życia zawodowego, z uprawiania sportów, a tak naprawdę wszystko mogą robić. Mitów jest mnóstwo powtarzanych z ust do ust. Laserowa korekcja wad wzroku jest to bardzo przyjazna metoda usuwania wady wzroku i naprawdę w ogóle nie zastanawiajmy się nad mitami.